Cześć. Wyobraź sobie, że wymodelowałeś taki statek. Albo po prostu pobrałeś go z Blendswapa. Link będzie w opisie. I chcesz sprawić, aby te żagle tutaj faktycznie miały animację fizyki. Jak się teraz przełączę tutaj na Material Preview, to będzie widać, że bardzo fajnie wiatr dmucha w ten jeden żagiel. Domyślnie tak nie będzie dmuchał, dlatego zobaczmy, jak możesz dodać fizykę do wszystkich żagli i jak możesz wymodelować swój własny żagiel, również z fizyką. Zaczynamy. No to startując najpierw tym najprostszym sposobem, czyli będziemy bazować już na żaglach, które tutaj mamy. Wtedy wystarczy po prostu zaznaczyć sobie żagiel, który mamy na scenie, wejść tutaj z prawej strony w zakładkę fizyki, tutaj physics, i włączyć po prostu cloth. Jak włączymy cloth, to całkiem możliwe, że nasz obiekt jakoś odleci dziwnie, zostanie rozerwany na strzępy, tak jak tutaj, bardzo dziwnie to wygląda. Ale dzieje się tak dlatego, że po prostu nie jesteśmy aktualnie na pierwszej klatce animacji. Tutaj widzisz, mamy klatkę 95, czyli przesunąłem swój timeline gdzieś tam dalej i dlatego on nie wie, co ma pokazać. Ale gdy po prostu klikniesz na to i przeciągniesz na sam początek, to wszystko się nagle naprawi. Tylko jak teraz wcisnę play tutaj albo spację, żeby odtworzyć animację, to zobaczysz, że nasz żagiel tak po prostu spada i no średnio to wygląda. Dlatego przeskoczę znowu na sam początek i będziemy musieli dodać tutaj punkty, które przyczepią ten żagiel do naszego masztu. Jak to zrobić? Popatrz, widać, że w tych miejscach żagiel jest przyczepiony. Dlatego mogę po prostu wcisnąć tab, żeby przejść w tryb edycji. Wybrać teraz klawisz 2 albo tutaj ikonkę zaznaczania krawędzi. Wcisnę Alt i kliknę na jedną z tych krawędzi. Klik. Dzięki temu zaznaczyłem całą krawędź tutaj na samej górze. I to jest fajnie, bo teraz mogę wejść sobie tutaj w ten zielony trójkącik z prawej strony i tutaj wybrać Vertex Groups. W Vertex Group, gdy kliknę sobie po prostu plusik, to stworzę nową Vertex Group, czyli nową grupę wierzchołków. Teraz wciskam Assign, czyli przypisałem te wierzchołki zaznaczone do tej grupy wierzchołków. Jak teraz wcisnę Alt A, żeby odznaczyć wszystko i tutaj Select, to widzisz, że zaznaczyły się wszystkie te wierzchołki, które wcześniej zaznaczyliśmy. Super. Jeszcze to samo musimy zrobić na dole. Teraz wciskam 1, żeby przejść do zaznaczania wierzchołków. Klikam tutaj i klikam tutaj. Po prostu zaznaczam te wierzchołki, w których ma się nasz żagiel trzymać masztu. I teraz po prostu Assign. Niby nic się nie stało, ale znowu jak wcisnę Alt A i wybiorę Select, to wszystkie tutaj będą podświetlone, to znaczy, że wszystko zrobiliśmy dobrze. Znowu Alt A. Teraz Tab i wcisnę spację, żeby uruchomić naszą animację. Znowu się nic nie stało. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie powiedzieliśmy, że chcemy korzystać z tej grupy wierzchołków, którą tutaj zrobiliśmy. Przejdź sobie tutaj do zakładki fizyki, zleć na sam dół z użytym tym cloth oczywiście i tutaj będzie coś takiego jak shape. I w tym shape będziemy mogli wybrać pin group. Kliknę na to i wybiorę naszą grupę. Ona się nazywa grup, dlatego że nie wpisaliśmy po prostu żadnej nazwy tutaj w tym zielonym trójkąciku. Jeżeli tutaj wpiszę przypięte, to jeżeli znowu wrócę tutaj, to w pin group będzie przypięte. To jest po prostu nazwa tej grupy. No dobra, no to teraz sprawdźmy animację. Wciskam spację. I tak jak widzisz, żagiel po prostu opada, ale już się trzyma naszych punktów, gdzie go przyczepiliśmy. Czyli sukces. Teraz mogę po prostu dodać wiatr. Czyli wciskam Shift A, wchodzę na dole w Force Field i wybieram Wind. Jak to wybiorę, to będziemy mieli wiatr na scenie. Aktualnie to wygląda w taki sposób. I ta strzałka pokazuje, w którym kierunku wieje wiatr. Dlatego ja to po prostu obrócę, tak jakbym chciał, żeby wiatr faktycznie wiał. Coś takiego. Myślę, że tak będzie ok. To gdzie ona się znajduje, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi tutaj tylko o obrót. Podobnie jak w słońcu. Nie ma znaczenia, gdzie jest na świecie. Ważne, żeby był skierowany w dobrym kierunku. I jeżeli on jest teraz obrócony tak, jakbyś chciał, żeby był obrócony, to możemy wcisnąć spację i... no, nie widać, żeby cokolwiek wiało. Nie widać dlatego, że nie ustawiliśmy jeszcze mocy tego. Domyślnie moc jest ustawiona tutaj z prawej strony na 1, czyli dosyć mało. Jeżeli ja tutaj wpiszę na przykład 50 tysięcy, to dopiero wtedy prawdopodobnie będzie miało to jakiś wpływ. Oczywiście to zależy od rozmiaru twojego modelu i od gęstości siatki tego obiektu. Teraz sobie sprawdźmy tutaj animację, wciskam spację. I widzisz, że już mega mocno wieje. Może nawet trochę przesadziliśmy, więc wejdę tutaj z prawej strony i wpiszę może z 10 tysięcy. Teraz przejdę do pierwszej klatki. Możesz przechodzić do pierwszej klatki również wciskając Shift i strzałkę w lewo. Teraz spacja. No i jak widzisz,
jest naprawdę fajna animacja. Okej, no to w taki sposób możemy dodać animację do istniejącego już żagla. Ale w jaki sposób stworzyć taki żagiel? Bo na razie bazowaliśmy na tym, co już mieliśmy, ale najpierw musimy coś zrobić, żeby to mieć. Więc pokażę Ci, jak na szybkości coś takiego wymodelować. Tutaj mam żagiel, którego nie używam aktualnie, więc wcisnę H, żeby go ukryć. I teraz będę mógł stworzyć własny żagiel. Dla ułatwienia przejdę sobie do trybu Solid View tutaj. Pyk. I teraz nie będę widział tekstur, co według mnie ułatwi mi pracę. Wcisnę sobie teraz Shift A i wybiorę Mesh Plane. Dzięki temu dodamy sobie plane'a, czyli taką płaską przestrzeń. R, Y, 90. Teraz będzie pionowo i wchodzę w tryb edycji klawiszem Tab. I po prostu łapię sobie wierzchołki i ustawiam kształt, który chciałbym osiągnąć. Czyli ten wierzchołek przesunę sobie mniej więcej tutaj. Tu się powinien zaczepić, drugi wierzchołek powinien się zaczepić mniej więcej tutaj. Trzeci wierzchołek myślę, że mniej więcej tutaj. A czwarty wierzchołek po drugiej stronie. No i wiem, to na razie nie wygląda za bardzo jak fajny żagiel, ale za chwilę do tego dojdziemy. Wciśnij sobie Ctrl R i wtedy jak będziemy najeżdżać tutaj myszką, to będzie dodawało się taka żółta linia. Czyli będziemy dodawać przecięcie do tej geometrii. Jak będę kręcił rolką w myszce, to będę dodawał albo odejmował te przecięcia. Dodaj sobie trochę przecięć i wciśnij lewy przycisk myszy, a później prawy przycisk myszy. Dzięki temu dodaliśmy trochę przecięć w pionie. To samo zróbmy w poziomie. Ctrl R, kręcę kulką, jesteśmy gdzieś tutaj i klikam po prostu lewy przycisk i teraz prawy. I teraz mamy więcej geometrii do pracy, więcej tych punktów, które mogą być faktycznie wyginane. Jeżeli teraz bym wyszedł z trybu edycji i wcisnął spację, to zobaczysz, że nic się nie stanie, dlatego że nie dodaliśmy tutaj jeszcze fizyki. Jak się dodawało fizykę? Mam nadzieję, że już pamiętasz. Z prawej strony cloth. Znowu nam to wszystko znikło, dlatego że jesteśmy na klatce 222. Przejdź na klatkę numer 1. No i gdy popatrzymy sobie z boku i wciśniemy spację, to zobaczysz, że nasz żagiel całkowicie odleci, dlatego że jeszcze nie przyczepiliśmy go nigdzie tutaj. Wejdę do klatki numer 0 na sam początek i teraz po prostu złapię wszystkie wierzchołki u góry. Tutaj wejdę, tutaj z prawej strony, vertex group, assign, przypisaliśmy te wierzchołki. Teraz złapię ten wierzchołek i złapię wierzchołek również po drugiej stronie, assign i myślę, że na razie tyle. Teraz wejdę sobie po prostu do zakładki fizyki i tutaj, gdzie wcześniej wchodziliśmy w pin group, po prostu wybiorę naszą grupę. No i wystarczy teraz wcisnąć spację i widzisz, że już coś tam działa. Faktycznie wiatr wieje, tylko dosyć dziwnie to wygląda. Mamy tutaj takie kreski dziwne, więc wcisnę prawy przycisk myszy, shade smooth, żeby się ich pozbyć. Teraz będzie to idealnie gładkie. No i jeszcze zauważ, że tutaj mamy taki łuk, a tutaj mamy takie fajne wcięcie w środku. Dlatego możemy to bardzo łatwo zrobić, po prostu cofnijmy i ustawmy teraz kształt tego żagla. Teraz jest płaski i wiem, że zazwyczaj się tak myśli, że na początku jest płaski, dopiero jak zawieje wiatr, no to robi się powginany. Ale dużo łatwiej będzie nam pracować, jeżeli wybierzemy jakiś wierzchołek tutaj na samym środku, mniej więcej na środku, wejdziemy tutaj u góry w edytowanie proporcjonalne i po prostu wyciągniemy nasz żagiel mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał. Nie musi być idealnie, na pewno tak nie zrobisz idealnie, po prostu chodzi o to, żeby mniej więcej złapać kształt, o który nam chodzi. No i jak ten kształt już mam, to po prostu złapię sobie ten wierzchołek tutaj gdzieś na środku, na dole tym razem i przeciągnę go tutaj do góry. Może trochę obrócę i powiedzmy, że on jest gdzieś tutaj przyczepiony i będzie wyglądało to dużo ładniej, tylko pamiętaj, żeby dodać go do naszej grupy, assign. No i teraz jak wcisnę spację, to już będzie wyglądało to jeszcze lepiej. Tylko tak jak widzisz podczas tej animacji, ten żagiel tak fajnie faluje, a ten tak nie za bardzo. Dlaczego? Dlatego, że najpierw powinniśmy dodać tutaj troszkę więcej geometrii, bo wtedy cały obiekt robi się troszkę cięższy i powinniśmy dodać różne nierówności na tym obiekcie. Czyli znowu przejdę do pierwszej klatki, wskoczę do modyfikatorów z prawej strony, tutaj wcisnę Add Modifier i z tej długiej listy wybiorę sobie Subdivision Surface. Teraz przeciągnę go o jedno wyżej, Levels Viewport 2 i kliknę Simple. Dzięki temu dodaliśmy więcej geometrii do tego, co było już tutaj na naszym żagle. Gdy teraz wcisnę spację, to zobaczysz, że symulacja działa wolniej, ale tworzą się już jakieś takie nierówności, takie napięcia powierzchniowe tutaj powstają, co jest mega fajnym efektem. Wróćmy sobie znowu do pierwszej klatki i teraz będziemy mogli po prostu łapać sobie niektóre elementy naszego żagla i wciskać je troszkę do środka, albo niektóre brać i wyciągać ponad. Dzięki temu zrobimy właśnie takie nierówności, które później będą całkiem fajnie wyglądały.
Jeżeli chcesz zaznaczyć sobie jeden wierzchołek i później drugi wierzchołek gdzieś na dole i aby to było połączone, to wciśnij pierwszy wierzchołek, Ctrl i drugi wierzchołek. I wtedy automatycznie znajdzie się droga do tego wierzchołka, którego zaznaczasz. Więc klikam pierwszy, ostatni i wyciągam na przykład trochę do przodu. Będąc w pierwszej klatce, po prostu wcisnę spację. I tak jak widzisz, te nierówności są tutaj bardzo fajnie widoczne i tworzy nam to mega przyjemny efekt. Podobny efekt, jaki powstał tutaj. Jeżeli chcesz, żeby to było jeszcze bardziej realistyczne, to oczywiście możesz sobie wejść w to i ewentualnie porzeźbić tutaj w trybie Sculpt Mode, żeby dodać więcej tych nierówności na obiekcie. Ale myślę, że to, co mamy aktualnie, jest całkiem przekonujące i wygląda, no, według mnie, jak naprawdę przyjemny żagiel.